z panem Adamem Gryniewiczem, jest 28 listopada, pan Adam Gryniewicz wyjechał z Polski w 1969 roku, właśnie gdzie pan teraz mieszka? W Belgii. A będzie pan mieszkał? Zawsze mieszkałem w Belgii, od 45 lat mieszkam w Belgii, od, od 2 października 1969 roku. Proszę nam powiedzieć o swoim życiu, gdzie się pan urodził, w jakiej rodzinie? Tak. ja urodziłem się na skutek wojny, urodziłem się w Rosji na Uralu. Moi rodzice w 1939 roku uciekli z Polski, byli, byli członkami nie wiem czy partii, ale na pewno kazetemu, bo siedzieli obydwoje za to. Ma w wieku lat 18 i ojciec też w bardzo młodym wieku. I do końca pozostali, ojciec mój dosyć wcześnie zmarł w roku 58. Do końca byli, nigdy nie mieli żadnych funkcji partyjnych ani przed, ani po wojnie. Mama złożyła legitymację partyjną w 1968 roku, na, jak moja siostra zdecydowała wyjechać z Polski. Urodziłem się na Uralu, bo tam się moi życie znaleźli, jak z Polski, że tak powiem, wyszli na piechotę, ponieważ ten teren wschodni, o rycerze z łodzi uciekali. Teren wschodniej Polski, w tym czasie był trochę taki, ludzie chodzili w to z powrotem, bo część Rosjanie zajęli Białoruś, Ukrainę i tak dalej. To te, w okolicy Białego Stoku to było, ludzie szli w tamtą stronę z powrotem, kilka razy nawet. To Moi rodzice znaleźli się w tym regionie i przeszli do Rosji. Uzyskali wiadomość, że trzeba powiedzieć, że się idzie do Polski, to wtedy Rosjanie ich nie rozstrzelają od razu. Tylko powiedzą, nie trzeba iść do Polski, tam są Niemcy. W związku z tym i tak wylądowali na Uralu. Lądowali na Uralu, gdzie w 1941 roku się urodziłem właśnie w miejscowości Perm. I jako jako Abram Gryniewidze, bo takie było nazwisko mojego, rodziny, mojego ojca. Nazwisko zresztą pochodzenia niemieckiego, ani po bo po polsku nic nie znaczy. Natomiast jest oryginalna pisownia jest Gryniewidze. Ojciec jest spacanowa a mama z Wielunia z domu Jakubowicz i e, po przyjeździe do Polski w maju 1946 roku. E, chyba w roku 1947 e, na skutek prawdopodobnie jakiejś takiej polityki partyjnej, e, tak jak wielu innych zmienili nazwisko niezbyt daleko, bo z Grienwicz Griniewicz więc to było tego. Ja zabrano zostałem Adam, no i tak już jakoś zostało. Te dane, które mówię, mam z oświadczenia, z kopii oświadczenia moich rodziców w 1946 roku, jak przyjechali do Polski, jako uratowani w czasie wojny. No i już potem zacząłem Adam Gryniewicz. Od kiedy pamiętam, w szkole i tak dalej. Zacząłem szkołę w szkole żydowskiej w Łodzi, przedtem byłem w żydowskim przedszkolu w latach 40. Zacząłem szkołę w 1948 roku w Łodzi, chodziłem do niej tylko rok. Bo rodzic, ojciec został przeniesiony do Warszawy i wtedy od, od tego czasu, od powiedzmy, jesieni 1949 roku mieszkałem w Warszawie. Moja mama pracowała w redakcji Fołsztyme od 1949 roku, praktycznie do emerytury. Mój ojciec był kurierem dyplomatycznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I potem w latach 50. dwa lata był w Chinach jako jako intendent, zażądała się intendenturą ambasady. I po powrocie do Polski w 1956 roku. E, ojciec zmarł w 1958 roku. I ja e, byłem przez ten okres, jak rodzice byli w Chinach, byłem w internacie. Była taka przechowalna dla dzieci służby zagranicznej, żeby nie uciekali z Polski. Internat został założony, był się nazywał Dom Dzieci Pracowników Służby Zagranicznej. E, został założony w 1954 roku. I ja tam się znalazłem w wrześniu 1954 roku. To był pierwszy rok, kiedy ten internat powstał i zostałem tam dwa lata, praktycznie do wakacji zimowych w 1956 roku. Także i ostatnie miesiące moja siostra była ze mną, jak rodzice wrócili z Chin. Rodzice prawie mieszkali w hotelu, bo nie mieli mieszkania. I od 1957 roku, od stycznia mieliśmy mieszkanie na Mokotowie, na Sandomierskiej, gdzie mieszkaliśmy do wyjazdu. W roku 1957 Znalazłem się w klubie TESKA Rzetu. I to był dosyć taki okres, głównie z powodu, że mama pracowała w tym samym budynku, w związku z tym to był to było naturalny, naturalny odruch. Wtedy był dosyć trudny okres i dla TESKA Rzetu, i w ogóle dla, dla społeczności żydowskiej w Polsce, ponieważ, jak wszyscy wiadomo, duża część tej społeczności wyjechała w latach 56-57. Prawdopodobnie z około 120-130 tysięcy Żydów w Polsce wyjechało dużo więcej niż połowa, jako że w latach, które ja już dobrze pamiętam, jako student i tak dalej, powiedzmy liczono w Polsce 35 tysięcy Żydów, to jest lata 60. Także ja zacząłem uczestniczyć w życiu społeczności żydowskiej w 1957 roku i do zamknięcia klubu Babel którego kierownictwie byłem też, po kolei byłem zastępcą wielu kierowników po drodze i w klubie Babel byłem w zarządzie klubu Babel do jego zamknięcia w kwietniu 68 roku. W międzyczasie od roku 58 od pierwszego obozu, tez tu w Poroninie jeździłem dwa razy jako uczestnik w 57 58 roku, od 60 roku jeździłem jako wychowawca i kierownik obozów harcerskich, drużyn harcerskich przy szkołach żydowskich, a potem byłem kierownikiem i powiedzmy, że to ja włożyłem, jak ktoś mi klucz pod słomiankę, bo to ja byłem kierownikiem ostatniego obozu we wrześniu 67 roku, bo we wrześniu były organizowane tak zwane obozy dla studentów i młodzieży pracującej. Ponieważ ta kategoria ludzi na ogół nie miała gdzie jeździć na wakacje, Teska Żydzy organizowała taki jeden turnus, we wrześniu w ośrodku, który należał do tskz w Ostrowiu, koło Jasemie Góry. I ten ośrodek powstał w 1964 roku i tam były organizowane chyba przez dwa albo trzy lata takie turnusy dla studentów młodzieży pracującej, i ja byłem kierownikiem dwa razy w tym 1967 roku. E, oczywiście, 68 rok pamiętam doskonale, oczywiście już od roku 65 pracowałem, skończyłem studia, pracowałem w Ursusie, w fabryce traktorów, skończyłem Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, więc to było naturalne, naturalne, że tak powiem, zatrudnienie. Będąc cały czas działaczem klubu w Warszawie, oczywiście i 68 rok pamiętam bardzo dobrze, nie tylko z powodu, że, że odbiło się dużym echem, no, Powiedzmy, że miałem znajomych, którzy byli bardzo zaangażowani w te wszystkie, w ruch studencki i tak dalej. Byli wtedy asystentami, moi rówieśnicy byli asystentami. Ludzie, którzy byli, młodzież, która była często w na naszych obozach, oczywiście włączyła się w ten czy inny sposób, może nie zawsze w formach kierowniczych, ale w każdym razie bardzo była w to zaangażowana, co mnie osobiście wydaje się oczywiste. Myśmy wszyscy wynieśli z domu pewien typ zaangażowania społecznego. Tacy byli nasi rodzice, tak nas wychowali. Dlatego tak jak oni byli wrażliwi na politycznie od młodego wieku, tak i nas wychowali. Takżeśmy my też, tacy byliśmy my też. W związku z tym Fakt, że duża część młodzieży żydowskiej z, tej, z tego grona w ten czy inny sposób była czynna społecznie, politycznie i tak dalej, jest po prostu, że tak powiem, genetycznie nam dane. Dlatego organizowaliśmy życie klubowe, dlatego byli na tych obozach wychowawcy za parę groszy, dlatego, powiedzmy, Mogliśmy wziąć udział w każdym ruchu, który wydawał się nam użyteczny, społecznie użyteczny, czy też, czy też pozytywny w ten czy inny sposób. Ja osobiście nie brałem w tym udziału. Po prostu dlatego, że mnie, powiedzmy, moje doświadczenia z 1956 roku ustawiły na zasadzie, powiedzmy, nieco z boku wydarzeń, e, dlatego że e, kolejne powiedzmy, każdy kolejny ruch w Polsce w ten czy inny sposób w jakimś sensie skupiał się na Żydach. I ja e, jakoś, znaczy konkretnie rzecz biorąc, w roku w latach 60. uważałem, że Żydzi przyłożyli rękę do jednej rewolucji w Polsce, czyli w, po 1945 roku. I jak twierdziłem, wśród moich znajomych na jedno milenium to wystarczy. W związku z tym nie uważałem, że to była dobra rzecz, że tyle. Ja, ja rozumiem, że tak było, ale nie uważam, że w warunkach, jakie były w Polsce w tych latach, było dobrą rzeczą udział, liczny udział młodzieży pochodzenia żydowskiego, bo wielu się za Żydów nawet nie uważało, więc to ta, ta delikatna różnica między polskim Żydem, i Polakiem pochodzenia żydowskiego jest może trudno wytłaczalna na Zachodzie, ale w Polsce jest dosyć istotna. I większość ludzi, którzy, których nazwiska przewijały się w prasie w lata w roku 1968 i nawet później, to oni osobiście uważali się za Polaków. No, oczywiście mieli jakichś tam żydowskich rodziców, ale oni żyli w Polsce. Polska była ich, że tak powiem, była ich Nieodłączną częścią, i zresztą większość z nich nie wyjechała z Polski, więc zostali wszyscy w Polsce. Te wszystkie duże nazwiska z tych czasów, oni zostali w Polsce, oni nie widzieli żadnego powodu wyjazdu. E, ja Polsce? myślę o takich ludziach jak Michnik, Lityński, e, Kaufman, e, ja wiem, to Polski e, i tak dalej. Część wyjechała w ten czy inny sposób zmuszona, jak Grudzińska e, czy Gros, ale oni. Oni się czuli Polakami i oni. Dlatego, powiem, ja walka o lepszą przyszłość była dla nich tak powiedzmy taką częścią, jaką na pewno w tych latach była dla braci Kaczyńskich, dla Macierewicza, dla ludzi, którzy w tym czasie walczyli o to samo. Także i oni się czuli tak samo Polakami, jak jak prawdopodobnie, może nie będąc katolikami, ale czuli się tak samo Polakami, jak się czuł Polakiem Kuruń, jak się czuł Polakiem czuli się Bracia Kaczyńca, jak się czuł Polakiem Mazowiecki i tak i tak dalej. Ci ludzie byli w tym samym ruchu, więc powiedzmy, że władza wykorzystywała to pochodzenie, żeby ich jakoś odróżnić w tym ruchu, ale była to po prostu metoda, która była absolutnie do przewidzenia. Ja ją dokładnie opisałem moim znajomym w listopadzie 67 roku, ponieważ przez zupełny przypadek znalazłem się w tej samej fabryce, w której pracował późniejszy minister przekształceń własnościowych Waldemar Kuczyński. Jak został wyrzucony z Uniwersytetu, to przyszedł pracować w Rususie. I ponieważ pracował na uniwersytecie z innym moim znajomym, Aleksandrem Smolarem, no to takżeśmy się jakoś spotkali. I ja im powiedziałem wtedy, że, że jak cokolwiek zrobią, to zostaną uderzeni po tej żydowskiej stronie. Bardzo protestował Waldek na to, bo on nie był Żydem, więc nie miał tych, tych rodzajów kompleksów. Ale ja im powiedziałem: jak chcecie być działaczami politycznymi, powinniście znać waszą słabość przede wszystkim. I to was tak uderzą po tym, że ludzie, którzy nie słyszeli w życiu nazwiska Smolard, czują na własnej skórze. I dokładnie tak było. Ten scenariusz był tak do przewidzenia, jak w ogóle, no nie wiem, że nie można, bo ten, który tego nie widział wtedy, to żył na innej planecie. Także to było. Dlatego, że ci, którzy byli związani w pewnym sensie z Teskarzytem i tak dalej, czuli. Że coś takiego może nastąpić. To nie było nie do przewidzenia. U mnie w domu nigdy się nie mówiło o wyjeździe z Polski. Nigdy. Jak ja wybierałem studia w 1958 roku na jesieni i chciałem pójść na historię, która mnie zawsze bardzo interesowała, interesuje zresztą do tej pory, albo na geografię, to moja mama powiedziała, że Żyd powinien mieć praktyczny zawód, bo nie wiedział, w jakim kraju go będzie wykonywał. U nas w ogóle nie było w domu mowy o wyjeździe. To był rok 58. Wyjechałem 10 lat później, więc, więc naprawdę to nie było wtedy mowy o tym. Nikt tego nie mógł przewidzieć. Natomiast 67 można było przewidzieć, ponieważ oczywiście wszyscy w Warszawie wiedzieli i o dziadach, i, i o planowanym strajku na 8 marca. To wszyscy wiedzieli od tygodnia. Od tygodni. Jak moja siostra 7 marca mi powiedziała, że idzie na, na wiec 8 marca, powiedziałem: Załóż buty na niskim obsasie. Ja bym zapytała, dlaczego? Powiedziałem: że Lepiej ucieka. Ona zaczęła coś mówić o eksterytorialności uniwersytetu, powiedziałem, kto ci nagadał takich bzdur? To nie istnieje takie pojęcie, ja wcale nie jestem czy ambasady są eksterytorialne. Dlatego, że ja widziałem co się działo na placu Konstytucji po zamknięciu po prostu w 57 roku na jesieni. Widziałem jak połowa, nie widziałem i widziałem jak to wygląda, także widziałem doskonale, że 8 marca to będzie powtórka tego, tej jesieni 57 roku. Była dokładna powtórka. Oczywiście w zamkniętym, bardziej tego, tam nie było z czego wyrywać kostek z jezdni, tak jak w 57 rok na Placu Konstytucji, ale to było prawie dokładnie tak samo. I to było do przewidzenia. To było do przewidzenia. Pan mówił o tym, że polscy Żydzi, chciałam wrócić na chwilę do tego... Przełożyli się do jednej rzeczy w Polsce, to jest na milenium. Co miał Pan miał na myśli? Pan no, udział w komunizmie. Mhm. Udział w komunizmie. I, i mogę powiedzieć z ręką na sercu, ponieważ jestem, że tak powiem, z tego grona rodziców, którzy weszli w komunizm w wieku młodzieńczym, bo moja mała po swoich siedzibach miała lat 18, dwa lata w Sieradzu. Za, za udział w, w, w komórce Kazetemu w Wieluniu, a tata siedział w wieku lat też chyba 18, bo w wieku lat 14 wyszedł z domu w ogóle i pojechał do łodzi. Także znam to i ci, którzy zostali w 50 do roku 68. to już naprawdę byli ci, którzy wierzyli, którzy wierzyli, że na przekór wszystkiemu wierzyli, że tu się da. Zbudować jakieś życie dla Żydów, żeby nie byli Żydami. Bo dlaczego Żydzi weszli w komunizm? To była jedyna ideologia w owym czasie, która miała zatrzeć różnice narodowościowe przez internacjonalizm. Taka inna ładna idea. W związku z tym, ponieważ jest internacjonalizm, to nie będzie Żydów. I problem, ich problem żydowski, który mieli przez, przez lat, rodziny, przez wieki i tak dalej, to była metoda na zlikwidowanie, nie mówiąc o sprawiedliwości społecznej i tak dalej, nie zapomnijmy, że większość była z biednych rodzin, także oni wszyscy było trochę z bogatych, ale większość była z biednych rodzin. To ten połączenie sprawiedliwości społecznej z tą ideą powiedzmy jakiejś takiej równości narodowej, rasowej, czy jak to nazwać im się wydawało szalenie atrakcyjny. I dlatego bardzo dużo, to, to, głównie młodych ludzi wtedy, weszło w tą ideologię. I, a I przez wejście w tę ideologię zerwali ze swoim światopoglądem religijnym, który mieli z domu, zerwali tak dokładnie, że nawet dzieci tak wychowali wszystkie. Tak jak ja. Zostałem wychowany w absolutnie laicki sposób, tak laicki, jak laicki można by mógł być. Bez, bez żadnej tradycji, żadnych wiadomości, niczego. Także... I to, ale to była część ich wyboru ideologicznego. To odejście od wszelkich symboli, religii, tradycji, i tak dalej, była częścią ich wyboru ideologicznego. I oni w to weszli i w bardzo dobrej wierze My w, w, widzieli, co się dzieje w Związku Radzieckim w czasie wojny. Widzieli, przeszli obozy niektórzy. Jak zresztą wynika z, z ekspozycji w muzeum, wbrew temu, co się często powtarza tereny wschodnie polskie, które Rosjanie zajęli, deportowano 320 tysięcy ludzi, w tym 25% Żydów. To było daleko więcej niż reprezentacja ich w ludności w Polsce. I oni, nawet ci, co przeżyli to w Rosji, tak jak moi rodzice, oni wracali do Polski z nadzieją, że w Polsce będzie inaczej, bo Polska jest krajem bardziej cywilizowanym, bardziej... liczyli na to, na ten tradycyjny ciąg do zachodu, na ten bardziej, bardziej krajcywizowany. Rosja dla Pol Polski zawsze była trochę takim krajem dziki wschód i oni liczyli na to, liczyli do pogromu kieleckiego. Wtedy wjechało chyba więcej niż połowa Żydów, którzy mu się udało przeżyć w Polsce lub przeżyć wojnę w Rosji. Jeszcze raz w momencie, przepraszam, państwo wrócili w 46 roku. W roku, tak. Przed pogromem kieleckim. Pan miał pewnie jakieś 5 lat. Pan kojarzy w ogóle ten moment? Ja nie, ale dowiedziałem się później, że moja mama chciała z Polski wtedy wyjechać. Mój tata nie, bo mój tata był bardziej zaangażowany. Mama chciała wtedy wyjechać z Polski. Bo e, mój tata, nie, może to powód, że cała jego rodzina zginęła, że w ogóle nikt nie został. E, był powodem, że on jakoś tak się. Moja mama miała, e, było lepiej, bo miała dwie siostry i brata w Belgii, którzy wyjechali w latach 30, w latach 20. zresztą mój wujek był deportowany do Święcimia z Belgii i wrócił wśród tych, wśród tych 15%, którzy wrócili. Tak. Tak, czyli 30 tysięcy Żydów było deportowanych z Belgii, z tego 5 tysięcy wróciło. Nie on był wśród tych tysięcy, mając po prostu szczęście, że był nie w samym obozie, tylko w filii obozu Święcimskiego w kopalni węgla, i bardzo dużo im pomagali polscy górnicy, którzy tam pracowali, nie byli więźniami. Także dzięki tym, którzy przychodzili codziennie z domu, przenieśli im jedzenie, lekarstwa, ubrania i tak dalej, to oni przeżyli. Zresztą mój wyjazd do końca życia im pomagał tym rodzinom górników, z którymi pracował w czasie wojny. Także oni. I dlatego uważam, że oczywiście, że e, udział Żydów w ruchu komunistycznym nie tylko w Polsce, na całym świecie był dosyć duży w porównaniu z ich, z ich udziałem w ludności, dlatego, że dla nich ta idea była podwójnie atrakcyjna. Jak powiedziałem, i ekonomicznie atrakcyjna ze względu na swoją ideologię społeczną, i narodowościowo atrakcyjna. I dlatego oni się dali na to w pewnym sensie nabrać. Dlatego, że, że dla nich to było, to było rozwiązanie problemu, który mieli. Problemu właśnie antysemityzmu, problemu Żydów. Dlatego nie wszyscy zerwali z żydostwa na dobrą sprawę. Niektórzy zerwali do tego stopnia, że Żydzi w sensie bardziej tradycyjnym uważali za najmniejszych swoich wrogów. Dlatego nieporozumieniem towarzyskim, a w ogóle jakimś zupełnie nieporozumieniem, była w Polsce walka z syjonizmem. To było zarezerwowane dla Żydów walka z syjonizmem. Komuniści, Żydzi walczyli z Żydami sy syjonistami. Polscy komuniści dla nich to nie był żaden wróg syjoniści, bo to nie była ich sprawa. Dlatego ten ta hasło antysyjonizmu w roku 1968 w uszach Żydów miało śmiesznie. Bo co mają Polacy do syjonizmu? To jest wewnątrzżydowska sprawa. I przed wojną. Żydzi komuniści, dla nich najwięksi wrogowie to byli Żydzi sjoniści, bo oni nawoływali do opuszczenia Polski, do, do Palestyny i tak dalej, i tak dalej. Yy, dlatego, dlatego to była zawsze wewnątrzżydowska sprawa. To dopiero potem się stała za, za udział powiedzmy, przy udziale bardzo czynnym yy, KGB to się sprawa, stała sprawa międzynarodowa. Ale poprzednio to była sprawa wewnątrzżydowska. I, i, dla, i Powiedziałbym, że wiele się zastanawiałem, jaka była różnica jakościowa między emigracją w roku 1968 i tymi poprzednimi. Powiedzmy, że w Polsce były trzy emigracje. Lata 40., konie, połowa 50. i koniec 60. Emigracje lat 40. i 50. Ludzie, którzy zostali w Polsce, sporo z nich, dlaczego zostali w ogóle? Zostali dlatego, że wierzyli, że te kolejne, powiedzmy, akcje, czy kolejne e, nawa e, nawały propagandy e, antysemickiej są tylko i wyłącznie elementem koniunkturalnym. Po wojnie to władza komunistyczna nie była ustabilizowana, były, ja wiemy, podziemie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie tłumaczyła ta, te, te, powiedzmy, te 100 tysięcy Żydów, które zostało w Polsce. I dlatego nie wyjechali. W 1956 roku wyjechało następnych, może 60 tysięcy. Ci, którzy zostali, tłumaczyli sobie, że to jest też sprawa koniunkturalna, ponieważ to był kult jednostki, to było to, to było tamto i będzie już lepiej. W 1968 roku nikt już sobie nic nie tłumaczył i dlatego wyjechało prawdopodobnie prawie cała młodzież. Bo rodzice zrozumieli, że dzieci nie mają przyszłości w tym kraju i dlatego wysyłali dzieci, dlatego powiedzmy zniknęło wszystko, kluby, szkoły, wszystko co dotyczyło młodzieży, zniknęło, bo ta młodzież wyjechała po prostu. Ta młodzież, w te, młodzież tak zwana skupiona wokół TSKŻ, to wyjechała powiedzmy w 100% procentach nieomalże. E, młodzież, która, dla której powiedzmy to żydowsko było zaskoczeniem w roku 1968, bo przedtem nigdy poważnie Poważnie nie brali tego pod uwagę, to też w dużej części wyjechała. Ci, którzy nie byli zaangażowani w jakiś bardziej w sposób, bardziej osobisty w to, w rok 68, to wyjechali. Dużo wyjechało z dużym żalem do Polski, dużym żalem do, do sytuacji itd., itd. Mogę powiedzieć, że sporą część grupy. Która jest na tej liście adresowana do 1968, nigdy w Polsce nie była, i duża część nigdy do Polski nie przyjedzie. Po prostu oni wyjechali z żalem dalej go mają, dlatego że oni musieli zerwać z czymś, czego w ogóle nie przewidywali. Ci, którzy byli, że tak powiem, w, tej, w, tym, w tym życiu żydowskim zorganizowanym, stykali się z wyjazdami z Polski co, ciągle, dlatego, że przez ten cały czas, od roku 1957 do 1967 z Polski Żydzi wyjeżdżali. Mało z Warszawy, ale z Wrocławia, ze Szczecina, z Łodzi, z Dolnego Śląska wyjeżdżali cały czas. I myśmy to na obozach obserwowali, że oni wyjeżdżali. Nie to, że było mniej mniej dzieci, ale byli inni. Ci, którzy byli, niektórzy już wyjechali. Także, powiedzmy, ta emigra ta, ta repatriacja z Rosji, która przyjechała i która częściowo uczestniczyła w tym życiu żydowskim, to była się przejazdem w Polsce. Większość przyjechała, została trochę i wyjechała. Także to było... Ci, którzy byli w tej formie organizacyjnej życia żydowskiego, no to oni z tym zetknęli. Jak ktoś mieszkał w Warszawie, mógł tego nie zauważyć. Dlatego, że w Warszawie to nie był element dominujący, a nawet element tak specjalnie widoczny. Też są ludzie, którzy wyjechali, na przykład e, e, redaktorem naczelnym na takiego jednego z pism, które wychodzi, e, który w, powiedzmy o naszej emigracji, wychodzi w Szwecji. Jest ktoś, kto wyjechał z Polski w 64 roku, Poldek Sobel. Także, także były takie wypadki też, ale powiedzmy, że to były tak rzadkie, że się tak nie odczuwało specjalnie. Natomiast dla, dlatego, dlatego powiedziałam, że gatunkowo ta ostatnia emigracja była troszkę inna. Była troszkę inna właśnie ze względu na, na to, że już nikt nie, na żadne tłumaczenia się nie powoływał. A chyba to, co nas najbardziej, a mnie osobiście przynajmniej, wtedy bardzo nie tyle dotknęło, ja to uważałem, że trochę zrozumiało, to e, to te wyjazdy w absolutnej obojętności są, powiedziałem to w trakcie mojego wywiadu dla Teresy Torańskiej i zresztą w filmie Dworzec Gdański, że właśnie fakt, że, że no tak bo no, było znajomych na dworcu oczywiście, których, którychśmy znali. Na początku jeszcze w latach 68 roku, to jeszcze było trochę z że wyjechali dopiero potem. Wtedy ja wyjeżdżałem, to już tych było dosyć mało, bo w końcu wyjechałem na jesieni 69 roku. Ale powiedzmy sobie, że opuściło Polskę kilkanaście tysięcy ludzi w zasadzie bez wielkiego, bez wielkiego problemu i bez, szczególnie bez Specjalnej e, uwagi, w było niezauważalne. Oczywiście, można powiedzieć sobie, cóż to znaczy 15 tysięcy na ponad 35 milionowy kraj. Oczywiście nic. E, ale powiedzmy, że w ośrodkach, w których mieszkali, byli bardzo aktywni, byli, byli jednak e, bardziej zauważalni niż ich udział procentowy. E, no ale tak takie jest życie. Wszyscy się jakoś tam je odbudowali w innych okolicznościach. Prawdopodobnie większość lepiej niż mogliby sobie to zbudować w Polsce przez wiele, wiele lat. Już no, emigracja ta jest dosyć specjalna pod każdym względem, a szczególnie pod względem wykształcenia, bo jednak większość z dużych miast szczególnie. Albo skończyła wyższe studia, albo zaczęła wyższe studia. E, powiedzmy, że, że największa grupa, która wyjechała, to jest powojenny wyż demograficzny. Powiedzmy, moja siostra jest dobrym przykładem tego wyżu, bo jest ze środka. Wyszła z lat 46-50, moja siostra w 48 roku, w połowie wyżu. Moja siostra skończyła 3 lata studiów. Powiedzmy, że ona rok wcześniej zaczęła, bo ona zaczęła szkołę w Chinach, w rosyjskiej szkole w wieku lat 6, skończyła maturę w wieku lat 17. Skończyła 3 lata studiów, inni skończyli 2 lata studiów, bo mieli po 20 lat, w 1968 roku, mieli 20, 20, 20, między 22 i 18. I, I dlatego jak my się spotykamy, no to powiedzmy, że jakśmy się spotkali w Izraelu pierwszy raz, było nas 500 osób, bo jakieś 150 dzieci, było 60 lekarzy. Jak, jak i, I to jest dosyć specyficzne w tej emigracji. To jest emigracja bardzo wykształcona, bo jednak większość, która w Polsce zaczęła studia, skończyli w Szwecji, w Danii, w Stanach, w Izraelu, w Europie nawet też. Także większość skończyła te studia, które zaczęła w Polsce. Ci, którzy skończyli w Polsce studia, oczywiście są w mniejszej ilości, ponieważ są to osoby urodzone w, czasie, w Rosji, w czasie wojny lub w, y, w innych krajach w czasie wojny, moja żona jest rodzana we Francji. W czasie wojny, była rodzana we Francji, więc oni skończyli jeszcze studia przed wyjazdem, y, tak jak ja i inni, ale powiedzmy większość tego tej grupy, ten wyszpowojenny, powojenny, oni skończyli studia już za granicą. No ale wszyscy zaczęli, bo to była taka naturalna kolej rzeczy. Idzie się do liceum, potem się idzie na studia. Także wszyscy, są chyba nasze dzieci robią to samo, też nie bardzo, widzimy jak mogą zrobić inaczej jak pójść na studia, także nasze dzieci są też w większości wykształcone na wyższych uczelniach, także to, to jest jakby tak, ale powiedzmy to co nas łączy, naszym dzieciom nie można przekazać, Oni, to z genami nie idzie nasze, nasz kontakt, wiele osób zresztą, ponieważ organizuję te zlot od, od 900, do 2011 roku, przedtem byłem uczestnikiem i aktywistą, teraz je organizuję osobiście, że tak powiem. No wiele osób, które kontaktuję w sprawie występów, w sprawie organizacji wycieczek i, tak i tak dalej, często zadajemy pytania, dlaczego my się spotykamy. Po pierwsze nikt za to nie płaci, organizujemy to sami z siebie od 25 lat. I nikt nie rozumie, dlaczego my się spotykamy, bo w końcu dobrze, wyjechaliśmy z Polski, znaliśmy się, mogliśmy raz spotkać, dwa razy, ale od 25 lat spotykać się co 3 lata, to trzeba naprawdę chcieć. To ja mam takie tłumaczenie, na które się powołuję, to jest jedno z moich wspomnień z wieku lat 10-11, że przyszli znajomi moich rodziców i mieli dwóch synów. I my siedzieliśmy w tym drugim pokoju, bo czterosobowa czteroosobowa rodzina miała dwa pokoje. Siedzieliśmy w drugim pokoju i dyskusja między nami była na temat innego chłopca, a problem był, czy on jest Żydem, czy nie. No to ja mówię, oczywiście, że jest, bo znam jego rodziców, wiem, kim on jest i tak dalej. A jeden z tych chłopców mówi, nie, on nie jest Żydem. No i tak on, ja mówię, że nie jest, ja mówię, że on jest. W końcu on się powołuje na argument ostateczny, mówi, on nie jest Żydem, on nawet nie może być Żydem. To ja pytam, co znaczy, nie może być Żydem. On nie może być Żydem, on ma babcie. W moim pokoleniu nie mieliśmy babci, dziadków, wujków, kuzynów. I to, powiedzmy, może jest element, który nas bardzo łączy, bo nasi przyjaciele byli jedyną rodziną, jakąśmy mieli w tym kraju. I powiedzmy, to odczucie pewnego takiego takiej izolacji rodzinnej bardziej jest odczuwane w Polsce niż za granicą. Ja mam rodzinę w Belgii, to oni w ogóle tego też byli dziećmi chowanymi w czasie wojny i tak dalej. Ale oni nie odczuwają tego zupełnie. A my, ja mam koleżankę w moim wieku, która do wieku lat 11 była przekonana, że babci i dziadkowie to są takie postacie z bajek. Do czasu jak jej koleżanka w szkole powiedziała, że jedzie w niedzielę do babci, to na poszła do mamy zapytała, czy potwierdzenie, czy babci i dziadkowie to są postacie z bajek. Ponieważ jej mama potwierdziła, że tak, to będzie powiedziała, to jak Krysia może jechać do babci? To powiedziała, że są dzieci, co mają babci. Tylko Żydzi nie mieli żadnego z czterech dziadków i babci. Także ci nieliczni, którym udało się mieć, to były dosyć, szczególnie ci, którzy się urodzili w Rosji, bo ci, którzy się w Polsce przechowali, to czasem były rodziny takie, powiedzmy, dwupokoleniowe. Ale ci, którzy do Rosji uciekali w 1939 roku, to byli młodzi ludzie. Ich rodzice zostawali tutaj i nikt z nich nie przeżył. Także, także myśmy tego, powiedzmy, nasze rodziny były złożone z taty, mamy, czasem siostry, lub brata i to było wszystko. I, I to może nas tak złączyło, że do tej pory, że znamy się wszyscy od ponad 50 lat. Pan mówił, że, że komunizm to była w jakimś sensie szansa dla Żydów, że to, że postulował internacjonalizm, to, że właśnie wszyscy są równi, w związku z tym nikt nie mógł im zadać ciosu w tą najsłabszą część tak. w pewnym momencie wytnąć im ty czegoś nie możesz, bo Takie. właśnie jesteś Żydem. Um, mówi Pan, że się wychowywał zupełnie po świecku. Absolutnie. Ale mimo wszystko rodzice chyba w zupełnie otwarty sposób codziennie zaszczepili. Panu. Nie, Poczucie... nie, 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 u nas w ogóle. Się... Ja wiedziałem, że jestem Żydem, bo matka jest Żydówką z domu i ojciec jest z żydowskiego domu. Byłem w żydowskim przedszkolu i w żydowskiej szkole jeden rok. I w zasadzie to były jedyne elementy, które mnie to świadomość, że rodzice są i mnie chodziło o i mnie chodziło w większości nawet, to nie było zerwanie, ja myślę, że ci, którzy weszli w komunizm, to oni nie tyle chcieli zerwać żydowskie, nie chcieli zerwać z jakimś piętnem, które mieli, bo uważali to za piętno. I myśleli, że jak się stworzy nowe społeczeństwo, to to przestanie być piętnem. I pana rodzice w to wierzyli? Tak, tak, oni w to wierzyli. Oczy, oczywiście, do, 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 do kiedy można. Znaczy, jak weszli w komunizm, to w to wierzyli. Potem wierzyli coraz mniej. Także ojciec umarł, jeszcze w to wierząc, bo umarł w 58 roku. Także jeszcze nie zdążył, że tak powiem, przeżyć naj wielu, największych rozczarowań, bo, 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 przeżył wprawdzie Pogrom Kielecki, tłumacząc do tego, przeżył 56 rok też, jakoś tam sobie to tłumacząc. Potem umarł dwa lata potem i, i, i to mu jakoś go zwolniło go od, od Powiedzmy, konfrontacji swojego życia z tym, jak, jak ta konfrontacja wyglądała w realizacji, czego życie nie zaszczędziło mojej mamie. I mam taki bardzo dobry przykład, mianowicie moja mama wylądowała w więzieniu z całą grupą koleżanek z tej samej komórki kazetemu z Wielunia. I między innymi była tam jedna przyjaciółka, one razem odsiedziały dwa lata. Mama po wyjściu z więzienia oczywiście nie wróciła do domu, tylko pojechała do Łodzi. A ta koleżanka postanowiła wejść w sionizm czyli już komunizm miała z głowy, wejść w sionizm i pojechała do Palestyny. No i e, po, latach, po latach, po wielu latach, e, moja mama miała okazję ją spotkać w Izraelu, jak już moja siostra była w Izraelu, ona była w, w tym Izraelu, całe życie była w kibucu, no bo wyszła z komunizmu, to w socjalizm od razu. E, była w kibucu. I jak mama w latach 70. przyjeżdżała do Izraela, odwiedzała moją siostrę, to jej koleżanka Baśka była dumna ze swego życia. Pokazywała z dumą każdą trawę w tym kibucu, bo każda trawa w tym kibucu, każda roślina, kibuc był na Negewie, na pustyni. Nawet zresztą się nazywał strasz Negewu, miszmara Negev. To wiadomo, gdzie to jest. I ona była dumna z tego swojego kibucu, bo kibuc był tworem jej życia. Ten kibuc był tworem jej życia. Ona tam przeżyła całą młodość. Jak ja ją spotykałem, to ona już była starszą kobietą w wieku mojej mamy. No, ale powiedzmy, że ja byłem młody. One były wtedy młodsze niż ja teraz, ale dla mnie one były starsze panie. I moja, ma a moja mama w zasadzie te spotkania nie wiem, jakie sobie wpływały na morale. E, ogólnie, ale mogła e, w pewnym sensie mieć konstatację porażki swojego życia, bo e, jedyna zdobycie życia, jaka miała, to dwoje dzieci i żadne z nich nie mogło żyć w tym kraju, e, który spędził życie na budowanie go, na tego systemu, e, jakoś tam Jakoś tam partycypowała, ja wiem, w swoim bardzo wąskim zakresie, będąc członkiem tej partii, nawet nie biorąc udziału w żadnych przychyłach tej partii, bo nie była w żadnym, w żadnym sensie, że tak powiem, działaczem jakimkolwiek poza członkiem. Ale, ale mogła skonstatować, że to. Czemu, w jakim sensie tą ideę, której poświęciła życie, ta Ida się w jej życiu nie sprawdziła. W życiu jej jej rodziny się nie sprawdziła, w życiu wielu innych rodzin też nie. Ale powiedzmy, że sobie osobiście, w z jej koleżanką, mogła, mogła stwierdzić, że to nie była, może, że nie był najlepszy wybór. Dlatego ja pani powiem dokładnie, ja w roku 1958, jak ja miałem iść na studia, to było zima w 11 klasie, rozdawano kwestionariusze na studia, no i były rubryki Narodowość i Obywatelstwo. Więc no, dla mnie, Obywatelstwo to była sprawa prosta, no bo miałem tylko taki dowód, jaki miałem. Narodowość dla mnie wtedy była sprawą równie prostą. Napisałem: Polska. Ja akurat byłem w klasie bardzo specjalnej, mianowicie u nas w klasie była jedna trzecia Żydów w klasie. Jak myśmy jeździli na obozy Teskażetu, to jest cztery osoby z klasy. Także w mojej klasie zawsze było dużo Żydów. Zawsze, od podstawowej szkoły. Ale mieliśmy bardzo różną definicję tego, czym jesteśmy. Dlatego, że dla mnie narodowość to była język i kultura. To jest jedyne, co jest narodowością. No, nie wiązało mi nic. Co wchodziło w kategorię języka i kultury. Żydowskiego nie znałem, kultury żadnej nie znałem. Wiem, że raz do roku pojawiała się w domu maca, nie wiedziałem dokładnie dlaczego, i jakoś nawet nie zorientowałem się to co roku o tej samej porze, bo mama dostawała paczkę macy w kongregacji na apesach, i to było wszystko, ale ja nie, nawet nie zorientowałem, że to ma coś wspólnego z jakimś świętem. Ale nie, ale nie widziałem z jakim. Do tego stopnia, że ja przyjechałem do Belgii, to był w 1971 albo no, w drugim roku chyba, drugim, mój szef przychodzi któregoś dnia i mówi do mnie, panie Grymisz, to co, pan świętował wczoraj? To ja patrzę na niego, przepraszam, a co? To będzie jak to co? Wczoraj był Żydowska Wielkanoc. Ja nikt mi o tym nie poinformował. To mówię, no, to pan nie jest Żydem. To ja mówię, no wie pan, gdyby tak inni myśleli, to ja może mi z Polski nie wyjechał. Także, Powiedzmy, że byliśmy takimi Żydami, znaczy mieliśmy świadomość, że jesteśmy Żydami, ale to się ograniczało tylko do tego, tylko do tego. To jest tak jakby był na przykład Polak francuskiego pochodzenia, no. Dokładnie to samo. jak ktoś mieszkał w Polsce, a miał rodziców Francuzów od dwóch, dwóch pokoleń, to on by się zauważył za Polaka francuskiego pochodzenia, myśmy się za Polaków żydowskiego pochodzenia. Dla nas to była sprawa prosta. Czy ona nie jest w Polsce prosta, to jest absolutnie inna sprawa. Może to jest, to jest w kulturze wschodu, z krajów wschodnich, bo w kulturze krajów zachodnich nie ma pojęcia obywatelstwa i narodowości, tylko jedno. Narodowość jest to samo co obywatelstwo. Może by, można być Chińczykiem mieszkającym w Belgii, to no, jest Chińczyk, no, ma obywatelstwo belgijskie, no, nie ma żadnego problemu. Tylko w Polsce żydostwo jest, że tak powiem, niezmywalne. Niezbywalne. Można być religii katolickiej od dwóch pokoleń, jest się dalej Żydem. No. Dla, przynajmniej dla otoczenia, dla, dla jakiejś opinii publicznej i tak dalej. Także to niczego nie zmienia. Słonimski do końca życia był Żydem. Jego rodzice byli katolikami. No. Także to niczego nie zmienia. Można powiedzieć, że nie dotyczy to wszystkich. Bo gdyby Mickiewicz urodził 100 lat później, nie wykluczone wyglądowałby w Oświęcimiu za dziadków. No, ale, ale w tym wypadku jakoś jego syn się bardzo postarł, że ta sprawa nie miała dalszego ciągu. Ale powiedzmy, że to nie jest, to nie jest prosta sprawa. Jedyne, ja mówię, Polak, znaczy obywatel polski, muzułmanin, jest Polakiem. Mamy pełno Kolublina. bardzo dużo muzułmanów koło Lublina. Wszyscy Polakami co? Od pokoleń, bo tu mieszkają od 400-500 lat. Obywatel polski, którym jakikolwiek. E, połączenie z Żydami, w zasadzie dla siebie on może być czym chce. Dla otoczenia często będzie Żydem, no. I, i to może jest coś, co jest trudno nam przełknąć. Trudno nam przełknąć, dlatego że ja znam wielu takich, którzy wyjechali z Polski, no, za, za niewinność, bo oni nawet nie wiedzieli, o co chodzi. Ja wiedziałem, dlatego nasza emigracja była dużo łatwiejsza. Emigracja tych, którzy byli związani Organizacyjnie czy organicznie, z działalnością środowiska żydowskiego. Mówię, nawet nie zawsze, ale byli związani w pewnym momencie. Znam takich, zostali w Polsce, ale powiedzmy, że o ich świadomość tego, czym są, nigdy, nigdy im jakoś to bardzo nie przeszkadzała. Ale są tacy, którzy tej świadomości wtedy już nie mieli. Bo nawet powiedzmy. Późniejsza y, członkini y, klubu tego, Rady Warszawy, Ludwika Wójec. No ja ją znam od ponad 50 lat. No, ona miała świadomość swojego pochodzenia, ale była zawsze związana z Polską, tak jak ja, bo między nią i mną nie było żadnej różnicy. Ona też była na Łożyszdowskim w swoim życiu, tak jak ja. Ona potem była ponieważ w moim wieku to ona była związana ze studiami, więc potem klub jej nie interesował, ale powiedzmy, że ona miała świadomość, ale byli tacy, którzy jej nie mieli, dlatego że rodzice zmienili nazwiska, dlatego że rodzice nie byli związani z żadną formą organizacyjną życia żydowskiego w Polsce i dla nich rok 68 spadł jak grom z jasnego nieba. Ale pan był związany. Ja byłem związany, dlatego <astravenc2> dla mnie to nie gr by nieba, servie, no. był grunt jasnego nieba. To niczego nie zmienia. Uh, ale. Ja bym chciała zacytować katolików, którzy byli w klubie Babel. <gry jurysię> <grypy> Nawet w klubu Babel. <gry staircase> bo zaczęli tam chodzić jako. Bo ich zainteresowało co? Zainteresowało, że to jest klub, gdzie można potancić, że są ładne dziewczyny, są ciekawe imprezy. Przychodzili. Myśmy wpuszczali ludzi na podstawie legitymacji studenckiej albo legitymacji szkolnej. Nie było żadnego kryterium. Myśmy nie byli członkami żadnej organizacji. Nawet nie byliśmy członkami TSKŻ. Myśmy po prostu przychodzili do klubu. No. A ponieważ była dobra muzyka, ponieważ dużo ludzi miało rodzinę granicą, to mieli dobre płyty, bo, bo jakoś się dostawali lub jeździli. To było znane w Warszawie tego, że w klubie Babel jest y, dobra muzyka. No to przychodzili, tancie. Ci, co mieli legacje studenckie, wchodzili, a ci, co nie, to nie wchodzili. Dlatego mnie milicja zawsze odwodziła na przystanek, bo ja się zajmowałem w wpuszczaniem. I co, No nie no, za każdym razem były wielkie walki, bo jedni chcieli wejść, a ja ich nie chciałem wpuścić. No. Także milicja przyjeżdżała za każdym razem, dwa razy w tygodniu, żeby nas odwieźć na przystanek tramwajowy. Gdzie dokładnie to wszystko się mieściło? Jak Na Nowckie 5. Poza, pięć. poza, poza tań, po tańcówkami, co, co w tym klubie jeszcze się... Nie, no mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe imprezy. E, e, u nas e, przewinęli się prawie wszyscy znani polscy aktorzy. Świderski, Mikołajska, e, e, Zapasiewicz e, e, i tak dalej. E, Wszyscy najbardziej znani dziennikarze, i, i, jak, jak Rakowski, Pasent, Urban, w czasach jeszcze polityki. Zresztą bardzo znana jest, to są żeby było opisane w, w Bawiera Bezpieki, wizyta Rakowskiego w klubie 7 czerwca, albo 8 czerwca 1967 roku. W pełnej wojny sześciodniowej i cała awantura, jaka wtedy z tego tytułu tam powstała także tak nie no w ogóle yy, on przyszedł w, on był w ogóle zaproszony 2-3 tygodnie wcześniej w ogóle jako redaktor polityki, bo był ciekawą postacią. Myśmy mieli bardzo wielu e, pisarzy, dziennikarzy, artystów, ja wiem, profesorów Uniwersytetu. Za każdym razem mieliśmy bardzo, bardzo takie postacie. Myśmy zaprosili szafa, jak napisał to słynną swoją książkę, Socjalizm a jednostka ludzka, która zrobiła wielki szum w sferach partyjnych, to on był u nas na prelekcji. Także Ponieważ kierownictwo klubu Babel to albo studenci, albo absolwenci wyższych studiów, no to oni wiedzieli, kogo trzeba zapraszać. No myśmy wiedzieli, kogo trzeba zapraszać. Dlatego myśmy mieli imprezy bardzo, bardzo cenione. Zarówno taneczne, jak i, jak i imprezy bardziej takie intelektualne. A, a, a Rakowski się po prostu znalazł w złej sytuacji, bo on przyszedł z jakąś taką normalną jakąś prelekcją, no, zaskoczony pytaniami o Izraelu, o stosunek Polski do Izraela i tak dalej, bo to akurat tego dnia w prasie ukazała się opinia oficjalna o tej wojnie, bo wszyscy pamiętają, że jak się zaczęła wojna, przez pierwsze dwa dni nie było żadnej opinii. Nie było żadnej opinii, bo nikt nie wiedział, co się tam dzieje. Rosjanie nie mieli żadnej opinii, bo oni myśleli, że Egipt wygrywa, co oni żadnej opinii nie mieli. Dopiero po dwóch, trzech dniach okazało się, jak sprawa wygląda, no i wtedy opinia powstaje i oczywiście od razu się okazała w prasie. No i Rakowski miał nieszczęście tego dnia właśnie przyjść na spotkanie, więc został zalany potokiem pytań i, i, i tak dalej. No. Inwektywami nawet powiedział w pewnym sensie. W związku z tym, ale powiedzmy, że dlatego i dlatego zresztą klub zamknęli w marcu 1968 roku, czyli od razu po wydarzeniach marcowych, jeszcze chyba w ram, nawet nie w kwietniu, chyba w marcu, jeszcze przed końcem marca, bo, bo był dla, dla organów bezpieczeństwa, to było takie siedlisko, powiedzmy, może nie wywrotowe, ale, ale to było jedyne coś, co można było zamknąć. Bo nawet nie można powiedzieć, że uczestnicy klubu, stali uczestnicy, w ogóle brali udział w czymkolwiek. Część z nich była studentami, ale ci, którzy naprawdę brali udział w, tej, w tym uniwersyteckim jakimś takim fermencie opozycyjnym lub intelekt, fermencie intelektualnym, to oni do klubu nie przychodzili. To nie było ich, to nie było ich podwórko. Przychodzili niektórzy na prelekcje. Bo, na przykład, na tej słynnej projekcji z szafem był między innymi Adam Michnik, był tylko raz w tym klubie. Dlaczego? Dlatego, że to go interesowało. Akurat ta prelekcja. On przyszedł, a ponieważ szaf był człowiekiem, który z niejednego pieca chlepiat. to w związku z tym zadano mu jedno pytanie, odpowiedział 45 minut, i wtedy był koniec. <laughs> że nie dał wciągnąć w dyskusję. Najpierw 45 minut wygłaszał, potem zadano mi jedno pytanie, już na drugie nie było czasu. Także tak on wyszedł z sytuacji. Mhm. <laughs> Także ten klub Babel był dla nas głównie. On, on był przy Towarzystwie Sprawiedliwości Żydów w Polsce, ale nie trzeba zapominać, że działacze tego towarzystwa byli wszyscy komunistami. Powiedziałbym, nawet dosyć ortodoksyjnymi komunistami. Niektórzy. Z drugiej strony była to organizacja, która zawsze uważała, że miejsce Żydów jest w Polsce. I nie robiła niczego, żeby, przynajmniej oficjalnie nie robiła niczego, żeby kogokolwiek namawiać do wyjazdu, wręcz przeciwnie. Przecież wyjazdy z Polski załamały tę organizację w ogóle, bo że tak powiem stracili, stracili że tak powiem, publiczność. Więc, więc ta organizacja była zresztą bardzo źle widziana przez ludzi, którzy uważali, że trzeba nie wyjechać. Dlatego, że oni, oni od 1957 roku zatrzymywali Żydów w Polsce, bo oni się do tego wzięli już. jak… Przecież ja w roku 1956-1957 były takie masowe wyjazdy, to komitety partii w różnych miejscowościach brały Żydów, którzy nie byli w ogóle w tych organach Tesca, że ich do tych organów, że tak powiem, wczepiali, żeby oni zajęli się propagandą antywyjazdową. Tak wylądował w, w, w tym zarządzeniu teskażetu mój taki przeszywany wujek z Łodzi. On nigdy nie, nie chodził Żydem, ale jego teskażet nie interesował. I znalazł się w roku 57 we władzach po to, żeby namawiać ludzi, żeby nie wyjeżdżali. Tak się źle zapisał zresztą przewodniczący Teska w Łodzi, w pamięci niektórych z 1957 roku. Zresztą on był ojcem jednego z późniejszych redaktorów naszego głosu Marka Weba. Jego ojciec Szmul We był przewodniczącym Teska w Łodzi. No i ludzie z 1957 roku przypominają sobie, że właśnie jego jako człowieka, który robił wszystko, żeby ludzie nie wyjeżdżali. W 1968 roku sam wyjechał, no ale to już były, to były inne okoliczności. Ale to był, TSKŻ nigdy nie prowadził żadnej, wręcz przeciwnie, oni byli jak najdalsi od tego pomysłu, jak najdalsi. Powiedzmy wykorzystywali pieniądze jointu, żeby żyć zaczynać w Polsce, no, Tak to wyglądało w praktyce, bo stąd te obozy, stąd te, te szkoły, stąd te kluby, no, żeby im zorganizować życie tutaj, a nie gdzie indziej. Pan swojej siostrze, ona idzie na demonstrację, tak? Mówił Ta. Pan, żeby założyła buty Ta. na niskim e, obcasie. Rozumiem, że ona poszła na tę demonstrację. Poszła. Uciekała. E... <głos> uciekała. <głos> uciekała. Była zadowolona, że miała buty na niskim obcasie. <noise> A co się, co się dzieje potem? Czy Państwa bezpośrednio jako rodzina spotkały jakieś represje? Ktoś Państwa prześladował? Nie. Nie. Żadnych. Się jakieś nieprzyjemności? Myśmy byli dosyć rodziną trudną do uchwycenia w sensie represyjnym. Ja miałem nakaz pracy. Byłem inżynierem po studiach 3 lata. Nie byłem nikim powiedzmy zawodowo. Pracowałem w Ursusie, nawet nie można było zwolnić z tego Ursus, Bo miałem czteroletni nakaz pracy. Moja siostra, jedyne, co skończyła rok studiów, głowy do studiów więcej nie miała, dlatego na jesieni 1968 roku wyjechała z Polski. Bo ja byłem w Belgii e, latem 1968 roku, bo moja mama chciała, żebym z Polski wyjechał na jakiś czas, żebym może w nic się nie mieszał. To świadczy o tym, jak rodzice mało znają dzieci. Ja byłem jak najdalsze odmieszanie się w cokolwiek. Ale e, ja wjechałem do Belgii. W Belgii e, przeszedłem, e, że tak powiem, e, wyzwolenie w Czechosłowacji, bo byłem tam w sierpniu, we wrześniu. Oglądałem sobie to wszystko w telewizji lokalnej. Nie rozumiejąc o czym mówią, bo nie, nie znika. Zresztą przy tej okazji miałem kontakt z organami bezpieczeństwa, jak chciałem wyjechać. I jak wróciłem, to w drodze powrotem podjąłem decyzję wyjazdu z Polski, więc nas osobiście ja mam pracę w żydowskiej gazecie. Naprawdę nie było jak nie było jaki, którędy. Ja nie byłem członkiem żadnej organizacji. Jedynym członkiem, czego byłem, klub Bawler zamknięto na, w marcu 60, pod koniec chyba marca 68 roku. Więc naprawdę nie było co jak nas, osobiście, naszej rodziny. Co to znaczy mieć nakaz pracy? Jak to, ja... Po studiach wtedy trzeba było 4 lata pracować w jednym z przedsiębiorstw, które były na liście przedsiębiorstw, po to, żeby nie zwracać kosztu studiów. Były... Niepłatne. Niepłatne, tak. tak. Ale, y, ja nie wiem czy to było wszystkie wszystkich, ale na mno po wydziałach politechnicznych był y, obowiązek pracy, przynajmniej 4 lata w jednym z przedsiębiorstw lista była ogłoszona i w zależności od tego kto kiedy kończył no to lista się zmniejszała, szczególnie w Warszawie było mało, mm -hmm. mało możliwości. Y, Dlatego pracowałem w Ursusie. To było miejsce najbliższe Warszawy, gdzie mogłem znaleźć pracę. No ale miałem obowiązek te 4 lata pracować, potem mogłem zmienić pracę, odejść z pracy i tak dalej. Ale do czterech lat, cztery lata nie mogłem zmienić zakładu pracy i musiałem tam pracować gdzie, gdzie, w jednym z zakładów, który był na liście, który poszukiwali inżynierów danej specjalności. A ten wyjazd do Belgii, no musiał pan dostać pewnie paszport, ale... Yy... Jak pan tłumaczył, że jedzie na dwa miesiące do Belgii? panu no, no, można że będą dwa miesiące? Ja nie tłumaczyłem. Ja ja, poprosiłem, ja dostałem zaproszenie od mojej cioci. Mhm. Wystąpiłem o paszport. Pewnego dnia, y, to było dokładnie chyba w maju 1968 roku. Zresztą moja późniejsza żona, którą poznałem w tym czasie, powiedziała: ty zwariował, kto cię wypuściliście do, do Belgii? Ty z klubem Babel i tak dalej. Jak mnie nie wypuszczą, no to będę miał y, haka. W życiorysie. No ale ponieważ moja rodzina zaprosiłem mnie poprzedni raz 12 lat temu, to ja 12 lat mogę znowu poczekać. I już tak. I, i, I wtedy przyszedł do. Chyba latem w lipcu przyszedł do pracy taki pan, przedstawił się jako major z Urzędu Bezpieczeństwa i że, i że oni postanowili dać mi paszport. Znaczy postanowili dać zgodę na paszport. No to okej. Okay. Po czym się dowiedziałem, że ta zgoda to, to, beń, to jest, ale oni by chcieli bardzo, żebym ja poinformował organy bezpieczeństwa o tym, jakie są nastroje w środowisku żydowskim w Belgii na temat Polski. Ta propozycja wydała mi się tak śmieszna, tak nienormalna. Mówię, to mówię do niego, proszę pana, panowie nie mają tam ambasady, konsulatu, no pełno ludzi, to oni przecież lepiej wiedzą. W środowisku żydowskie w Belgii mówi na pewno w dwóch językach. Po francusku na pewno i może po żydowsku. Żadnego z nich nie znam. To jedyne, jak pana interesuje, co mój wujek mówi na temat Polski, to mogę panu powiedzieć, jak wrócę. Ale ja żadnego środowiska nie jestem w stanie spotkać nawet. Ja mogę spotkać rodzinę moją, może sąsiadów, ale to jest wszystko. Ja żadnego środowiska nie mogę... No, no jak pan będzie wiedział, to pan powie. I właśnie na tym się skończyło. Ja wróciłem, powiedziałem, że opinie są jak najgorsze. Powiedziałem w drugim zdaniu, że zamierzam z Polski wyjechać i na tym się sprawa zakończyła że ja, jak chcą e, mi powiedzieć o co chodzi, to można mnie wezwać do, do Mostowskich, bo się spotkałem w kawiarni raz czy dwa razy. I powiedziałem, że już teraz spotkań mam dosyć i na tym się skończyło. Byłem jeszcze raz skontaktowany, jak przyjechałem do Polski w roku 76. Na, zwycięstwo Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Belgijskiej, której nie byłem, ale nie wiem skąd nie mieli mój adres, tylko dostałem paszport belgijski. Dostałem takie zadzwonienie, Sylwester w Warszawie. Przyjechałem. Mieszkaliśmy w hotelu Grand, no i wtedy też zgłosiły się organy bezpieczeństwa do mnie powołując się na to spotkanie z 68 roku, no to odmówiłem grzecznie współpracy. Powiedziałem, że nie widzę powodu i tak dalej. Jak potem napisali w swoich raportach, to się hardo zachowywałem i tak dalej, bo, bo są raporty, bo ja ich nie czytałem, ale Ktoś je czytał i mi przekazał treść i już no, na tym się skończyło. Ale, ale to zresztą jeżeli ten redaktor Plotkiewicz wyjechał w 1964 roku, dokładnie z tego samego powodu, mianowicie on chciał wyjechać za granicę na jakiś czas i, i dostał, został poinformowany przez kogoś, to matka znała, że tak czy inaczej bezpieka go wezwie i będzie chciała z nim skontaktować. No wyjechał na stałe. Miał 18 lat. Młody chłopak. Tak, wyjechał, tak. miał 18 lat. Nie opierzony. Nie miał innej możliwości wyjazdu, tylko na stałe. Wtedy mógł nie mieć tych problemów. No. Mhm. Ale siostra i mama, rozumiem, że postanowiły wyjechać, tak? 60 tak. Roku, no Moja siostra nie miała głowy do studiów już. Po prostu czy... sytuacja była taka, z jej grupy wjechało 7 osób z chemii. I po prostu ona na jesieni 68 roku, no nie miała więcej głowy do studiów, jakoś tak... A ile było osób na roku? Proszę? Czy w ogóle ile osób było? No nie no na roku chemii ile mogło być osób, 150. W jej grupie studenckiej było chyba ośmioro Żydów, w tym ona. To prawie wszyscy wyjechali, chyba wszyscy wyjechali, wszyscy przed nią zresztą już dążyli wyjechać. Ona czekała do jesieni, tylko na to, że mnie nie było, ona chciała się ze mną skonsultować, czy... Czy ja mam argumenty, które by ją powstrzymały w Polsce? Bo jeżeli powiedziałem, że nie mam i ja też mam zamiar wyjechać, to ona od razu następnego dnia zaczęła załatwiać ten wyjazd. Wyjechała w listopadzie 1968 roku. Też do, do Nie, ona wjechała do Izraela. A skąd to Ona wyjechała do Izraela, bo jej się wydawało, że to jest inny kraj, gdzie ona będzie mogła kontynuować studia. Nie mając żadnej rodziny, nie mając żadnego zaplecza, tam przynajmniej jest zorganizowana emigracja. No. A mama. A mama nigdy nie wyjechała z Polski. Miała Aha. syna w Belgii, córkę w Izraelu, to ona została w Polsce. I to była doskonała decyzja zresztą. Doskonała decyzja, dlatego że w jej wieku wyjazd z Polski to powiedzmy jest jakimś tam samobójstwem. Bo tutaj mama miała swoje życie, miała kino, teatr, miała znajomy grała w Brydża i tak dalej. Miała życie zorganizowane za granicą byłaby na pustyni, na no, pustyni towarzyskiej, no, oczywiście miałaby jakieś tam jedno czy dwóch znajomych w Izraelu na przykład, w Belgii na pewno i to nie, w Belgii mogłaby mieć rodzinę, ale, ale rodzina to jak myśmy wylądowali w Belgii w 1956 roku, pierwszy raz mama spotkała się z siostrami i z bratem, to mój tata jej powiedział, pojedziesz przez pierwszy dzień będzie wspominać rodzinę, przez drugi dzień płakać, drugi dzień będziecie wspominać bez płakania, a od trzeciego dnia nie będziemy mieli o czym ze sobą rozmawiać. <gry> Dlatego wychowany w różnych tych. Jej roś, siostry wyjechały z Wielunia w, na pod koniec lat dwudziestych, no jednak zostały mentalnie w tym Wieluniu z lat dwudziestych. A moja mama w ogóle przeszła zupełnie inny... Inny ten, bo i tam miała jakieś ambicje, się czegoś uczyło, języków tego, tamtego. Także zresztą najbardziej były wykształcona z rodziny, bo jako ostatnie dziecko skończyła 9 lat w szkoły przed wojną. Ile ona miała lat w 68? I... W jakim była wieku? Czy na rzad... Urodziła się w roku 12 mogła być wtedy na emeryturze? Nie 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 nie, 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 nie. Mama pracowała do wieku lat 70. Poszła na emeryturę, to miała dobry ponad 65 lat. Ale, bo pracowała w gazecie. W, fonsie, w gazecie juzdowskiej, tak, tak. Ale to, czy tę gazetę też zamknięto w pewnym momencie? Czy ona się jeszcze ukazywała potem po 60. Ukazywała się, oczywiście, tak, tak, tak. tak. Dokładnie. Do ona się ukazywała do, 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 60, do 89 roku. Dalej się ukazuje, tylko zmienia nazwy. No. Nie, nie, ukazywała się cały czas. Cały czas się ukazywała, tak? Było coraz mniej tych, którzy znali Żydowski, ale jakoś tam. Było coraz mniej kartek po Żydowsku, coraz więcej po polsku. Tak jak teraz w słowie Żydowskim, to część Żydowska ma dwie ostatnie strony. Są trzy ostatnie strony, reszta jest po polsku. W tych czasach, jak ja byłem w Polsce, to gazeta żydowska była cała po żydowsku, tylko był polski dodatek. To jest nasz głos i był ogólnie uważany za pismo młodzieży, bo młodzież nie znała żydowskiego. Ci, które chodziły do szkół żydowskich, na pewno nie znała czyli Warszawy i tak dalej. Dlatego to było uważane za jakieś takie pismo młodzieżowe, i z tego powodu właśnie. Książka, która została ostatnio wydana na rozdrożu o właśnie młodzieży Teskażetu to głównie bazuje się właśnie na tej pismie Nasz Głos, bo to było pismo właśnie uważane za młodzieżowe. I Piotr Pęziński właśnie korzystał z roczników tego pisma, żeby z tego pisma i archiwów Teskażetu żeby zbudować tą książkę. No. Ale, ale czy mama, no rozumiem, że mama znała Indisz? Mama znała, pisała widzieć też. też. Tak, w redakcji panem, pisała na maszynie. Ale z panem nie rozmawiała w nie. nie, rodzice ze mną w ogóle, rodzice między sobą nie rozmawiali. Mhm. Oni rozmawiali bardzo krótko, dopóki nie rozumiałem o co chodzi. A ja szybko zacząłem rozumieć, to przestali mówić. No to było wszystko. Także ja żydowskie. Ja trochę znałem żydowski, dlatego że jak jeździłem na obozy, to nas uczono piosenek po żydowsku. I tak trochę poznałem. Poznałem język przez piosenki. Ale ja się, ja się poza jednym rokiem w szkole żydowskiej w 1948 roku, w roku szkolnym 1948 1949 to ja potem żydowskiego się nigdy więcej nie uczyłem. Także dla mnie to był język praktycznie obcy. Tak. Ten ostatni rok, kiedy Pan jeszcze miał obowiązek pracy, jak on wyglądał tak życiowo po prostu. E, tak życiowo on był o tyle skomplikowany, że... E, że Ożeniłem się, bo to, to spadło na mnie Wiesz, trochę jak grom z jasnego nieba. Ale co, zakochał się pan? Czy... Znaczy ja znałem tą osobę od maja 68 roku, ale powiedzmy do zimy 68 roku to w ogóle nie była znamość w sensie ożenku. To dopiero jakoś tak po Sylwestrze to poszło w stronę bardziej powiedzmy e, taką prywatną. No i jakoś tak w lipcuśmy się pobrali. Fakt, że ja wyjeżdżałem na pewno tą sprawę przyspieszył. Może gdybym ja nie zamierzał zamiaru wyjeżdżać, to, to by nie tego. Moja żona była z rodziny mieszanej, jej mama była y, Żydówką, ojciec z Polakiem i y, y ona, powiedzmy, jej kontakty z środowiskiem żydowskim były dosyć ograniczone. Też raz była na obozie Teskażetu, ale w zasadzie były dosyć ograniczone. I y, już, no, myśmy pracowali w tej samej fabryce. On też pracował w RUSUSie, a socjologiem Pracowała w tej komórce socjologicznej w RUSUSie. To tak się trochę poznali jeżdżąc w pociągu. Poznaliśmy się w Warszawie w Kinie, ale, ale... ja znam jej siostrę, dużo, wiele lat wcześniej. Jej siostra starsza była w moim wieku. Jest dalej. I kiedy państwo wyjechali? E, myśmy wyjechali 1 października, pobraliśmy je 12 list lipca, a wyjechaliśmy 1 października 1969 roku. Czy to była jakaś dramatyczna decyzja? Jak nie, zupełnie nie. To była decyzja, która była absolutnie przemyślana, na zimno podjęta. Powiedziałbym nawet, że dokładnie pamiętam moment tej decyzji. To było w pociągu, jak wracałem z Belgii, jak pociąg ruszył z Poznania. Bo do Poznania byli tylko ci, co przyjeżdżali z zagranicy. A od Poznania to był pociąg, który jechał na relacji Warszawa Poznań-Warszawa. No i weszli. Ludzie, którzy jechali do Warszawy, po prostu, tak zwana ogólnie dostępna publiczność. I zaczęli rozmawiać o Czechosłowacji. Ja widziałem, co się działo w telewizji w Belgii. Te filmy przekazywane codziennie przez Austrię i tak dalej. No i ludzie zaczęli rozmawiać. I ogólna tendencja tych rozmów była, żeśmy tym pepikom pokazali. A ja, który zawsze uważałem, że w Polsce ludzie w zasadzie są nastawieni do władz w sposób krytyczny, bo to i w kolejkach i tak dalej, jakoś w Polsce ludzie nie żenowali się specjalnie, krytykują, co się dzieje. Jak słuchałem, co oni mówią i mówię, człowieku, co ty w tym kraju robisz? To jest opinia publiczna. Ty mieszkasz w jakimś tam, Warszawie, w jakimś skansenie żyjesz, otoczony ludźmi, paroma osobami, mającymi twoje zdanie. A to jest opinia publiczna. To. I w tym momencie powiedziałem, że, to, że w, w takiej tendencji nie mam miejsca I no, po prostu na zimno przyjechałem do Warszawy, powiedziałem mamie, że wyjeżdżam, mojej siostrze szczególnie, bo czekała na mnie, że mam zamiar wyjechać z Polski, a ja nie mogę wyjechać od razu, muszę rok poczekać. I już, także żadnych ten. Tak, Czyli powód w zasadzie nie był narodowościowy, tak mówiąc, tak? Nie, no, tak e, graniami, nie, 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 nawet było... nie to. Nawet to, że poprzez moje pochodzenie uh -huh. uważałem, że nie czuję się, poprzez moje, moje pochodzenie miało coś w tym do rzeczy, ale nie czuję się, powiedzmy, w pełni tak jak inni. Ale nie było żadnego dramatu. To była podjęta decyzja absolutnie praktyczna. Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę z tego, co się dzieje i co pomyślałem: że jeżeli mam wyjechać z Polski, to lepiej teraz niż za 10 lat. Mam 20, niecałe 29 lat, jeszcze mogę wszystko zbudować. Ja bym miał 39, będzie trudniej. A to, że co 10-12 lat znowu będzie, no to, to, już było, to już było wiadome. W związku z tym, te dwa elementy spowodowały, że najlepszą decyzją, jaką mogłem podjąć wtedy, był wyjazd z Polski. To zrobiłem absolutnie 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 tak powiem opierając się na realiach życia. Dlatego jak ja mówiłem takiej jednej historyczce, która robiła wywiady, w mojej wierze nie ma żadnych dramatów, nie ma żadnego napięcia, nie ma żadnej traumy. Ja dokładnie wiedziałem, co robię i dokładnie wiedziałem dlaczego to. Byłem w Belgii co rok wcześniej, więc wiedziałem, gdzie jadę. Także to, to nie, ja akurat byli inni. Dramaty dotyczyły głównie ludzi młodszych, którzy opuszczali tutaj, ja wiem, sympatię, rodzinę i tak dalej, tak dalej. Ich sprawy były bardziej skomplikowane zresztą w Muzeum Państwo ilustrują taką jedną z moich znajomych. Werelechtman e, jej, jej, że tak powiem, e, przepychanki z wyjazdem, bo, bo może jest pomieszane, bo jej mama była zaangażowana w coś, i tak dalej, i tak dalej. To my, była z, z komplikacjami. Zresztą byłem w klasie w jednej klasie z jej, z jej bratem w pewnym momencie, jeden rok. E, w roku szkolnym 55-56. Także. A, i, ale takich ludzi z dramatami znam troszkę więcej. Może nie do tego stopnia jak ona, ale mniej lub bardziej. Ale to na ogół dotyczyło ludzi młodych. Wera jest akurat starsza, ale tam były inne elementy. Ale to dotyczyło ludzi młodych, a szczególnie małżeństw mieszanych. To był poważny problem. Bardzo często wyjeżdżali oddzielnie. Znam kilka takich, które skończyły się tym, że się połączyli niektórzy, niektóre nie, chyba znam dwa takie, które się połączyły, na to jedno w Szwecji, jedno w Izraelu. E, także to była sytuacja, szczególnie jak to dotyczyło, że tak powiem, strony polskiej, która nie miała żadnego wykształcenia, które pomagało na pewno, na pewno niezależność. Na prawnik to było fatalne wykształcenie na to, a akurat te dwie osoby by, obaj byli prawnikami. Także Także oni wyjeżdżali. Jeden miał dzieci w ogóle, to wyraził zgodę na wyjazd żony z dziećmi i dołączył po niej po dwóch latach. Drugi nie miał z nią znanych dzieci, była jeszcze młoda, bo już nawet nie skończyła studia, dopiero skończyła studia w Izraelu. To była córka takiego znanego profesora Sierpińskiego, który pojechał do Izraela, pracował potem w Hajfie w szpitalu Rambam. To jego córka wyjechała, miała, miała przyjaciela w Polsce, i on do niej dojechał po roku czy po dwóch. Tak. To tak chyba też u um, Janina Bauman opisuje. Chyba jej córka też miała takie Tak Tak. Rozumiem, że to Pana wykształcenie inżyniera potem w Belgii się przydało, tak? No na pewno. Na pewno się przydało, dlatego, że no, raczej przydało, wykształcenie jako takie się przydało. No byłem jedynym, miałem jedyny w rodzinie, który miał jakieś szanse. Moja żona była socjologiem. <laughs> więc szans nie miała prawie żadnych. E, przydało, no, trzeba było oczywiście nauczyć się języka i tak dalej. No, Zająło mi to. Zresztą myśmy wjechali do, do Belgii, e, mając taką decyzję, ja chciałam jechać do Izraela. Moja żona nie chciała, a ponieważ byli świeżo, świeżo po ślubie, więc trzeba było znaleźć jakiś modus vivendi. Więc e, umowa była taka, że jedziemy do Belgii. Jeżeli ja w ciągu dwóch lat nie znajdę pracy jako inżynier, to jedziemy do Izraela po roku znalazłem pracę jako inżynier. Nauczyłem się języka, zdałem egzamin i taki poszukiwanie pracy. I zacząłem pracę jako inżynier. W związku z tym, a potem przeszło życie. I, wala. I gdzie państwo zamieszkali? Dokładnie? W Brukseli. w Brukseli. Tak, myśmy zawsze mieszkali w Brukseli. Ja przyjechałem do Belgii, mieszkałem jakiś miesiąc mojej ciotki w Charleroi. No, ale to nie było cel mojego, tak, ja chciałem mieszkać w Brukseli. Także powiedzmy, że mnie się wszystko ułożyło mniej więcej wygodnie. No, przyjechaliśmy do Belgii, oboje byliśmy młodzi, wielkich potrzeb nie mieli, dzieci nie mieli, dopiero później. Także powiedzmy, ja miałem dosyć komfortową e, sytuację, e, zarówno psychiczną, jak i, jak i zawodową, jak i życiową, więc. To, ja miałem, ja jestem może niezbyt dobrym przykładem y, komplikacji, jakie sporo ludzi miało, y, czy to y, psychologiczne, bo opuszczali coś, co, co dla nich dużą wartość w Polsce, albo wśród, y, z ludźmi, albo rodzinę, albo ja, myśmy wyjeżdżali w końcu z Polski w sytuacji, w której y, nie można było liczyć na jakikolwiek Powrót albo na jakiekolwiek możliwe spotkania znowu. Wtedy tak to wyglądało w roku 1968 i 9. To było bardzo definitywne. Ale potem się okazało, że ta definitywność, powiedzmy, da się łatwo obejść, jakoś tam obejść. Tak. Ja przez wiele lat przyjeżdżam do Polski tranzytem. To była jedyna, mo jedyna możliwość wjazdu. Czyli jakiś kraj inny. Tak, z Syrii, Syrii przez Warszawę do Brukseli. Ja w Syrii pracowałem. Przez 10 lat jeździłem do Syrii, bo moja firma tam wybudowała cukrownię. ja jeździłem na rozruch cukrowni przez blisko 10 lat. I tak przyjeżdżałem do Polski tranzytem z Damaszku przez Warszawę do Brukseli. Przez wiele lat tak przyjeżdżałem. I tak pan odwiedzał mamy? E, ale tylko dlatego udawało mi się wierzyć, że przyjeżdżałem o 6 nad ranem. I wtedy nie było, nie było um, tych um, panów z bezpieczeństwa, byli tylko WOP. Jak przyjechałem pierwszy raz w lany poniedziałek, o pół do szóstej rano, to trzy razy wypełniałem ankiety, Bo ten pan mi tłumaczył, że ja nikogo tu nie znam. Bo inaczej to muszę. W trzecim razie mi powiedział, proszę pana, panu tłumaczę jak dziecku. Pan nikogo tu nie zna. Pan jest tranzytem, pan żadnej mamy tu nie ma, pan mieszka gdzie pan chce i tak dalej. Bo jeżeli pan kogoś zna, to mam on się powiedzieć, do dziewiątej rano, jak panowie z Okienka Obok przyjdą do pracy. Także on był z wop oficer WOP-u on, on dokładnie wiedział, o co chodzi i on chciał, żebym wjechał, no. i tak, a już potem wiedziałem, jak się wjeżdża, to już nie było problemu. Tak wjechałem pierwszy raz w 1977 roku. Przyjechałem w lany poniedziałek w 1978 roku. To się państwo jak długo nie widzieli bo... No ja mamy nie widziałem, nie, ja mamy mama no, do Belgii przyjeżdżała a, tak. od 1970, nie wiem, wcześniej też. Właściwie do Belgii nie miała problemu. Miała problem z wyjazdem do Izraela. Do Belgii nie miała, ale też jeździła. Widziała z siostrą parę razy. Także, także w naszym wypadku nawet ta rozłąka to nie była taka e, powiedzmy, bardzo definitywna. Bo moja mama pierwszy raz przyjechała do Belgii w 1971 roku. No, więc widzieliśmy się rok czy półtora roku. Moja teściowa przyjeżdżała też. Moja się przyjeżdżała, chyba była pierwszy raz, to było Latem 70 roku. Czyli zaraz, zaraz prawie, ja wiem, pół roku po naszym wyjeździe, nie cały rok. Czyli teściowa tak. też została w Polsce. I to też została w Polsce, tak? Mm -hmm. Tak. Rozumiem. Teściowa czy... nie miała powodów do wyjazdu, bo... Znaczy nie miała, nie miała, bo, bo ona chyba... Nie ona pracowała nawet wtedy w WRSW prasa. No ale jakoś przeszło jak. Mm -hmm. To czym dla pana jest Polska? Wie Pani, dużo tego. Ja powiedziałem, dla mnie Polska w tej chwili to jest taki taki powiedzmy, wygodny kraj, w którym nie potrzebuję mapy, w którym wiem, rozumiem, co się mówi, nie potrzebuję mapy. To jest tak, człowiek wraca do domu i ma takie dobre, stare kapcie, które lubi nosić. I one już nie są może specjalnie atrakcyjne, ale tego. I, i dlatego przyjeżdżam, bo mam dużo znajomych. Nie zostawiłem dużo, znam jak wyjeżdżałem, ale dużo poznałem od tamtego czasu. I, I lubię przyjeżdżać, bo jakoś nigdy tu długo nie byłem. To inna sprawa. Najdłuższy mój powód w Polsce było 6 tygodni, jak zrobiłem wycieczkę po Polsce mojej córce. Ale dla mojej córki Polska jest pojęciem absolutnie geograficznym. Mówi po polsku zresztą, ale pojęcie geograficzne. Ale powiedzmy, dla mnie. To jest właśnie to, że to jest kraj mi znany. To jest część mojego życiorysu, no. To dlatego przyjeżdżam, dlatego powiedzmy, niezbyt często, ale, ale przyjeżdżam, to czuję się po prostu w, w kraju, który jest z nami. Szczególnie w sposób, w jaki się zmienia, jest, jest moim zdaniem pozytywny. W związku z tym, może ja nie dożyję takich zmian, jakie bym chciał, bo już młody nie jestem, ale, ale powiedzmy, na pewno można można dokładnie zauważyć, że kierunek zmiany jest tam no bardzo dobry, pod każdym względem zresztą, e, zarówno organizacyjnym, jak i e, jak i, e, ja się jeździ. Ja byłem w Półtusku e, przedwczoraj. No, czy jeździł po drodze, to powiedzmy Polska stała się krajem cywilizowanym, no bo, bo są, są restauracje, są hotele, są. Krajem dla ludzi. No, jak ludzie przyjeżdżają, to może tylko język jeszcze nie bardzo jest, znajomość języków jest słaba, no ale mnie ona nie dotyczy, więc nie mam tego problemu. Bo znam ludzi, którzy by przyjechali do Polski, bo tu mieli rodziny, bo chcieliby odwiedzić, ale nie znają polskiego, więc nie mogą przyjechać. Szczególnie, jak to jest na prowincji, no. Także trudno im, są starsi ludzie, no. Także ja wycieczkę, byłem z wycieczką Żydów Belgijskich w Polsce w maju. Właśnie takimi, którzy nie znają polskiego i którzy chętnie przyjechali, bo tu ich dziadkowie i rodzice mieszkali. A oni mieli już wszyscy byli starsi ode mnie. To już taki bardzo młodzi nie byli. To byli takie belgijskie, dużo dzieci belgijskich holokaustu. Tak. A mówi Pan, że się teraz przeniesie do Izraela. Właśnie z Belgii, ale to już jest tak definitywnie nie wróci pan definitywnie, do. Definitywnie, tak, definitywnie. Znaczy, wie pani, to jest kraj, z którego zawsze można wyjechać, ale definitywnie w tym sensie, że kupię mieszkanie. No. Ale mam mieszkanie w Brukseli również, które zostawiam. Miałem dom, sprzedałem dom, za ten dom kupię mieszkanie widzę w Jerozolimie. I tam pan osiągnie. Tak, no, to jest po prostu decyzja, którą moje, moja druga żona, ona nie widzi inaczej życia jak w Izraelu. A ja mam po prostu tam o wiele więcej przyjaciół i jedyną rodzinę, jaką mam tą tam, tam. Także. A te dzieci też wyjechały do Izraela? Czy... Proszę? Czy dzieci i żona, w sensie druga żona. Dzieci, dzieci to mam... E, nie, mam rodzinę mojej siostry. A. Siostra i jej, jej dwie córki, znaczy jedna córka pracuje w Gdańsku. Ale, ale, druga, ale druga mieszka w Izraelu i właśnie urodziła w czerwcu. Także jest, że tak powiem następne pokolenie. A poza tym mam dużo znajomych i jestem dosyć aktywny w tym Izraelu w różny sposób. Także organizuję te spotkania w Izraelu również, także myślę, że to jest dobry moment. Już nie, mam, nie jestem związany z pracą i tak dalej. To od wielu, wielu lat. I dlatego moja żona wyjechała, bo myśmy wtedy podjęli decyzję podjęli wyjazdu w roku 2008. Z że ja zostałem w Belgii, bo moja żona miała syna na medycynie, najmłodszego, no to ja się nim zająłem, żeby miał, gdzie jej mieszkać, miał co jeść, a moja żona miała paszport izraelski, to na Były pewne powody administracyjne, które spowodowały, że ona wyjechała w 2008 roku. Także to jest w zasadzie połączenie. Wracam. A moja córka? A moja córka jest w Stanach, bo... Pracowała w Belgii w takiej firmie, y, której główne biuro było w Stanach Zjednoczonych, i Amerykanie bardzo chcieli, żeby przyjechała do Stanów, i ona ja pojechała, bardzo jej tam podoba. Właśnie wychodzi za mąż 17 stycznia. Do tej pory dla mnie to była data związana tylko z wyzwoleniem Warszawy, a teraz będzie ślub mojej córki. Tak. Także jadę w styczniu, bo ma ślub w Republice Dominikańskiej. <grym> żeby było specjalnie, tak. Także jak pani widzi, Życie nasze nigdy nie jest proste. No nie, zdecydowanie nie. Tak jest, tak, bo ta w tej chwili rodzina jest, każda, każda, każda kawałek mieszka w innym kraju. No. A ja chciałam jeszcze zadać jedno ostatnie pytanie, tak na koniec. Yy, mówił Pan, że w Belgii w zasadzie pierwszy raz zdał sobie sprawę, czy ktoś panu uświadomił, że jest Pesach, że są jakieś święta. Przeprowadza się Pan do Jerozolimy. Czy jakoś nastąpił w Pana życiu taki moment, że jednak zapoznał się Pan bliżej z tradycją żydowską, ze światami. Tak. Poślubiłem, poślubiłem Belgijkę, która przeszła na judaizm. Ona przeszła dla Pana na judaizm? Sama z siebie. W wieku 12 lat podjęła tę decyzję. Sześć lat studiowała zasady religijnej i hebrajskiej. Przeszła na judaizm dwa razy. E, tak. Przeszła na judaizm dwa razy, dla... tak, tak, moja żona sama w sobie ma życiorys wart wielu Żydów z Polski. Przeszła na judaizm dwa razy, bo pierwszy raz okazało się, że to było niekoszerne, czyli tak zwany judaizm liberalny. Tak, to było... ale to było uznane przez agencję żydowską i do Izraela, miał 20 lat, bo to było jej marzenie mieszkać w Izraelu. E, I tam się okazało, że to jest bardzo niekoszerne przejście na judaizm. To przeszła drugi raz, że było koszernie. I, i, I jest koszernie w domu, i tak dalej, tak, 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 absolutnie, tak. I od czasu ślubu, który mieliśmy w synagodze oczywiście, pierwszy, to w ogóle ja nie wiedziałem na gdzie jest synagoga w Warszawie. Jak mój wujek przyjechał na obchody 25-lecia wyzwolenia obozu oświęcimskiego i z kolegami chciał pójść do synagogi w Warszawie, nie wiedziałem, gdzie ona jest. Ale mi powiedzieli, gdzie jest. No zawsze w tym samym miejscu. Tak, także, ale teraz tak, jestem, członkiem społeczności sefardyjskiej, żeby było śmieszniej i chodzę dwa razy w tygodniu do synagogi, także poznałem już trochę szczegółów, tak. Obchodzimy wszystkie święta, oczywiście e, bardzo koszernie, bo moja żona jest bardzo pod tym względem wrażliwa, szczególnie pesach. Mamy specjalne naczynia na pesach, ktoś tylko raz do roku używa przez tydzień, e, specjalną szafę na te naczynia i tak dalej i tak dalej jakaś jej wewnętrzna, silna potrzeba duchowa. Tak, ona uważała, ona uważała, jak postawiła przejść na judaizm w wieku lat dwunastu, to wtedy sobie nie wymyśliła. Dla niej judaizm oparty był na trzech podstawach: hebrajski, religia i Izrael. W związku z tym realizowała te trzy podstawy po kolei. Zaczęła się samouczyć hebrajskiego, samouczka, zaczęła chodzić na różne kursy, i robiła to przez 6 lat, dla to wszystkich rabinów w Brukseli. I należała do organizacji młodzieżowych żydowskich. Jej mama była komunistką. Zgodziła się tylko na komunistyczną. Jak miała 13 lat, to wylądowała w organizacji komunistycznej nazwali ją syjonistka. A potem się okazało, że to jej bardzo zaszkodziło, ale przeszła do socjalistów syjonistycznych, takiej organizacji Hashomer Hatzair. A jak potem chciała przejść na judaizm, to rabin powiedział, że on komunistów na, na judaizm nie, 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 nie robi im tej ceremonii. To ona powiedziała, że ona nie mogła być w, rest, w organizacji Bnei Akiwa, bo nie jest Żydówką. No i dlatego przeszła na judaizm liberalnie, bo to było jedyne, co mogła zrobić, A żeby pojechać żydowską, do Izraela. Czyli, że w ogóle, znaczy, czyli rodzina ma jakiś związek z historią? Żadnego, 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 ale ponieważ ta fascyzania? organizacja jest bardzo… E, bardzo antyizraelska, ci, ci, ci komuniści, to jest taka upieżiby, bardzo izraelska, propalestyńska i tak dalej, to nie dziwię się, że rabin nie bierze miał ochoty. Ale to nie ma, teoretycznie to nie ma nic wspólnego. Aczkolwiek, praktycznie nie można być religijnym Żydem i komunistą w tym samym czasie, jeżeli chce być uczciwym wobec jakiejkolwiek idei. E, bo komunizm partii jest jednak na ideologii, realizmu materialistycznego, w z tym nie można być religijnym. Ja rozumiem tego rabina. Wprawdzie moja żona, ona tylko należała do tej organizacji, nie podzielała z nimi prawie niczego, ale powiedzmy jego podejście, powiedzmy rozumiem trochę. No. Co nie, pozwoli, nie przeszkodziło jej, jest urządzenie życia jak, takie, jak ja chciała. No. I to ona mnie, jest, tak powiem, ściągnęła do synagogi. Obiecała rabinowi, że ja będę chodził do synagogi. Nie chodzi pan. Jestem częścią minianu, tak. Jak to no, wszystko w życiu się może zdarzyć. Wprawdzie moja córka mówi, że tata ma zasadę religijną o geometrii zmiennej. Czyli. To znaczy, nie wszystkie zasady używam, powiedzmy. Staram się używać, ale na przykład jeżdżę do synagogi samochodem. Bo mój rabin powiedział, że w Europie życie jest tak zorganizowane, że albo będzie minian z samochodem, albo nie będzie minianu. Brak minianu jest śmiercią społeczności żydowskiej, religijnej. W związku z tym, ponieważ on jest Sefardecikiem, jest o wiele bardziej pragmatyczny, to on mówi, że on woli mieć minian z tymi, którzy żyją samochodem niż go nie mieć. Bo nawet Tora uzasadnia odstępstwa od reguł, kiedy chodzi o życie. Dlatego na przykład dzieci, osoby chore, osoby, które się nazywało po hebrajsku Shomer Izrael one mogą jeść na Yom Kippur. I przeżycie społeczności jest też częścią tego konceptu, według mojego rabina, bo śmierć społeczności jest gorszym czymś niż to, że ludzie pojadą samochodem i będą częścią minianu. A Pana mama doczekała tego szoku? Nie, nie doczekała, nie. Wprawdzie, jak powiedział ktoś, może mi tata się w grobie przekręca, a drugi powiedział, ale babcia jest zadowolona. Tak, nie. Moi ludzie nie doczekali tego. Oni, oni mieli swój wybór. Zresztą ja chciałem postawić taką tezę na naszym zlocie w Izraelu od którego mi odwiedli na całe szczęście, a teza była mianowicie taka. Nasi rodzice zerwali z tradycją rodzinną, religijną i kulturową i weszli w inny światopogląd. Myśmy zerwali z ich, z ich wyborem politycznym, ale nigdy nie poddaliśmy pod, pod, pod dyskusję ich wyboru światopoglądowego. No ale powiedzieli mi daj się spokój i zresztą dowodem jest to, że w moim, że tak powiem, ogólnie mówiąc w, moim, w mojej generacji tych, którzy wrócili do religii, to można ich na palcach jednej ręki policzyć. Nawet nie trzeba wszystkich palców. Dokładnie znam chyba trzy osoby, jedna nie żyjąca już i dwie żyjące, które są naprawdę religijne. Ale naprawdę, znaczy ubierają się i tak dalej, wszystko, wszystkie święta respektują tak, dwie osoby. Także dużo tego nie jest. No, jedna z nich zresztą były takie warsztaty, polskie żydowskie kiedyś. I książka była napisana. Jedną z bohaterek książek była Vera Lechtman, a druga taka Zosia Brown, Zerwanice e, Lewinter z domu. I ona jest jedną z tych religijnych tak. Także, także to jest, mówię, że zostaliśmy ze światopoglądem naszych rodziców, odrzucając ich wybór polityczny. Prawdopodobnie z wygody. Bycie Żydem nie jest ani wygodne, ani łatwe. Łatwe mówię w sensie realizacji tego postulatu, bo trzeba się języka nauczyć, bo trzeba, bo są bardzo dużo ograniczeń w życiu i tak podróże przestają być łatwe, często wraz nawet niemożliwe, cały szereg niewygodnych reguł. W związku z tym, ja myślę, że to głównie spowodowało, ale wśród naszych dzieci jest więcej już takich, które ten wybór wzięły. W, ten, czy w mniejszym lub większym stopniu, ale więcej, tak, bo one już miały własne wybory. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Nie ma za co.